Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w Surviving the Aftermath. Na początku przywita nas burza śnieżna. Niestety, no ale cóż można poradzić, no taka gra, tak? Chyba na tym polega, żeby przetrwać wszystkie wyzwania losu. No cóż, tutaj od razu można przenieść szczurzy żuk. Może nic nam nie zrobi. Przypominam, że jeżeli macie jakieś ciekawe tematy do rozmów, chcielibyście poznać moją opinię na jakiś temat lub po prostu chcielibyście porozmawiać, zapraszam do zostawiania komentarzy. Ja postaram się odpowiedzieć na praktycznie każdy komentarz, który zostanie napisany pod tym filmem. Zatem wracając do gierki, można teraz wybrać jakieś ciekawe, może jakieś jedzenie, jakieś jagody. Mamy do zebrania, ale chyba już wszystko na mapie zostało wybrane, co miało być wybrane. No dobra, jakoś przeżyjemy. Z tego co pamiętam, mieliśmy problem z właśnie metalem i drewnem. To niezbyt fajny problem. Prędkość 3 oczywiście. Czy wy jesteście w pełni wyleczeni? Ty jesteś w pełni wyleczona, no to idziesz na mapę, no. Taka kolej rzeczy. Dobra. Czy ty możesz iść, ty jesteś... No to idź tutaj. No właśnie, zaczęliśmy jeszcze w poprzednim odcinku questa z rozpruwaczami, żeby dowiedzieć się kim jest i żeby ich, kim są i żeby ich zniszczyć po prostu. Bo najzwyczajniej w świecie nic są nie na rękę. Co, też żuczki atakują, ta? No dobra, no to zaraz poradzimy coś na to. Gdzie są tutaj ci obrońcy nasi? Wieża strażnica jakaś? Tu są. No to chodź. Duży szczurzy żuk. Atakujcie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze będzie. O, i ty pokonałaś jeszcze rozpruwaczy. O, 91 srebra. No i tutaj 120, no niech będzie. Gdzie jest kolejny obóz rozpruwaczy? Tutaj, ta. No to biegnij tam, no. Masz jakiś wybór? Niezbyt. Okej. Okay. Wydaje mi się podekscytowanie, mówicie. Niech pójdą bez sprzętu. No, dwóch zostało infekcji, więc no niezbyt fajnie. Jak pokonaliście? Jak najbardziej. A propos zbierania żywności. Gdzie są te stoiska? To jest to? Tak, to jest to. Tu już macie co zbierać. Napromieniowany kolista, kolonista Addison, ta? Super. Ktoś jest niedożywiony, ale mimo wszystko, że mamy bardzo dużo pokarmu. Że tak to ujmę. Naprawia się, nie ma drewna. Albo 12 ludzi, to by można w sumie zrobić jakiegoś leśnika. O, wrogowie pokonani następnie, super. 109, no też nie najlepiej. 220 punktów badawczych, no już fajniej, ale no nadal niezbyt. No ma dziedziczy, idź, coś porób. Może komukolwiek też radę. Ktoś dorasta, wrogowie pokonani. Dziwne urządzenie. Brzmi jak miejsce, do którego trzeba się wybrać. Zbadaj materiały. A choroba popromienna, no cóż. Ale nauka zawsze. No i badania się robią przy okazji. Super. Tego właśnie oczekiwałem od tego. W ogóle dajcie znać, czy format 20-minutowych odcinków jest dobry, czy to jest za krótko, za długo, czy w sam raz właśnie. To nie działa oczywiście z tego, że to jest... Zbierajcie to. Bo to po prostu się niszczy na darmo. A to zawsze jakiś posiłek będzie, zwłaszcza, że jest go 510. No to co, trzeba będzie kolejną chatę... Tartek właśnie zbudować. Kopiuj. On kosztuje drewno, którego nie mamy, więc to trochę takie płynne koło się tworzy w tym momencie. A ty nie miałeś gdzieś iść, pomóc w czymś, może? Nie, no to idź tu. Ty zebrałeś? Okej. Okay. Dobra, to powrót do kolonii robisz, super.
Jak wyzdrowiała? Wyzdrowiała, super. Gotowi do działania, okej. To ty możesz iść. O, zacznij tutaj. Jak zabijesz jednego czy dwóch, to będzie super. No, teraz jedzenia będzie sporo ubywać. A jakie mam? 156 produkcja dzienna. A mimo tego dalej brakuje. Ale na coś się zbiera niby. Coś się zbiera. Dobra, może zbudujmy tego... ten tartak właśnie. Gdzieś w dobrym miejscu, żeby mieli blisko do tego lasu. Na przykład tutaj gdzieś może? No nie, zbyt też. Tutaj bym chciał takie mini osiedle zrobić. Dobra, specjaliści coś zrobili. Wrogowie pokonani, okej. I co, quest będzie zaliczony? O, metal, super. I on od razu wleciał? Nie. Dobra, no to wróć, żeby ten metal dostarczyć. A teraz metal na wagę złota, że tak powiem. Dobra, wracając do tego tartaka, gdzie by go postawić? Może gdzieś tutaj? W sumie nie najgorsze miejsce tutaj by było. Szkoda, że nie mogę jakby priorytetu nadać. O, najgorzej. Wydajność 53% z powodu zimy. Muzyka łagodzi obyczaje, zbuduj gitarę. Super. Jakaś rozrywka do przodu. No halo, jakieś drewno? Dostarczacie to w ogóle? Niby produkujecie, ale nie dostarczacie. Bardzo ciekawe. Czemu ty chodzisz? A, bo pewnie nie możesz robić, bo nie ma prądu, tak? Najgorzej. Chorobę promienną. Grupa przy bramie. Odmów. No cóż, nie mamy jak. I tutaj też nie jest dostarczone to drewno do budowy, no trochę słabo. A wy też się w ogóle wyleczycie do pełna? Może? Fajnie by było przynajmniej. Ciekawe, ile będzie trwała ta burza śnieżna. Fajnie by było, żeby trwała jak najkrócej, bo no, przyznam, nie mamy warunków obecnie. Tutaj nie ma drewna do ogrzewania nigdzie. Prąd by się przydał. Mam elektrownię jakąś. O, niezbyt. Mamy panel albo turbinę do wyboru. W badaniach. Infrastruktura to chyba będzie. Duże panele. Zaawansowane źródła ciepła. No niezbyt. No to by się przydało. Mało narzędzi, okej. Przeżyjemy jakoś, no zero jesteśmy z energią. Jedzenie cały czas ubywa, coraz więcej. W sumie będzie o 7 kolonistów grozi odejściem. No zdarza się. Okej, kończono. Technologię. Może udałoby się poszukać właśnie jakiegoś dzika czy coś. Zamarza, no słabo. Wrogowie pokonani, zobaczmy. No to trochę słabo. Nie powiem. Możecie z kimś jeszcze walczyć? Idźcie tutaj. To i ty. Ale ty możesz się wrócić do bazy. Z kolonii. Okej. Zamarza, bo to nie fajnie. I też nie naprawią tego, bo nie mają czym. Tak jakby to nie działało w ogóle. Albo nie działało, bo nie ma prądu. No to super. Po prostu fantastycznie.
W tym momencie no już jesteśmy zmuszeni do handlowania drewnem, którego nikt nie sprzedaje. Oczywiście, no to będziemy musieli wziąć metalu. Metal zawsze się przyda. Potwierdź za może coś, co nie jest jadalne, za strzelbę. No zawsze to mniej. Potwierdź. Dzień 175 w ogóle jest. Zamarzona śmierć, no okej. 170 pożywienia. No i tak lawiruje w tym. Spada raczej. Szlawiruje. Te koksowniki niby są, ale one nie mają drewna. No i to chyba będzie koniec gierki w tym momencie, bo to problem z drewnem. No cóż. Dużo umiera. 75 wyziębionych. Nie mamy zbytnio jak ogrzeć. No, to brzmi trochę jak koniec tej kolonii. Dobra, ty wyślij go na mapę świata. I też wejdź, bo wy się chyba już bardziej nie wyleczycie. Zadowolenie bardzo spadło. Więc nawet jak nie zginą, to odejdą po prostu z powodu niezadowolenia. No cóż, niefajnie, jednym słowem niefajnie. Dobra, idźcie wszyscy tutaj. Jeżeli zdążycie dojść przed końcem. Dobra. Okej. Jedzenie też ubywa, więc wody nie ma, jedzenia nie ma, niczego nie ma tak naprawdę. Co tu się dzieje? Zgódź się. Super. Już ogólnie 11 kolonistów, 12 straciliśmy z powodu. No i cały czas. Trzech kolonistów opuściło. No pewnie czworo zmarło. Nie, to jest już koniec gry w tym momencie. Nawet jak nie wszyscy zginą, to nie będzie po prostu miał kto odbudować tej kolonii. Wędrowny kupiec, zobaczmy, co tam się dzieje. No, nie wiem, cokolwiek. Ze 140 kolonistów zrobiło nam się 107 w tym momencie. Okej. 17 jedzenia, no to już chyba będą umierać z powodu niedożywienia. O, ale widzę, że już śniegu ubywa, więc się zaraz skończy burza śnieżna. Ale nadal ma kto tu pracować? Jeszcze tak. I prąd wrócił. Bo to on marzł turbiny. Już nie ma tylu wyziębionych kolonistów. No to cóż, musimy. Problem teraz jest plus taki, że nie będzie przynajmniej bezdomność kolonistów. Dobra, zobaczymy, czy damy radę przetrwać z ilością żywności, którą obecnie mamy. No cóż, zobaczymy. Z głodu już zaczynają umierać. Więc to naprawdę już końcówka będzie. Trupy leżą na ulicach. No co zrobisz, no? Specjalista zagrożony. To uciekaj, wycofaj się. I od razu idziesz do bazy. Powrót do kolonii robisz? I wy wszyscy idziecie, okej. Chociaż zanim wyrośnie to wszystko. Weźcie, zbierajcie tyle możecie w tym momencie. Weź to odkaś.
Węgla się zwiększała produkcja z jakiegoś powodu tego drewna. Ciekawe. A jednak nie. To była produkcja metalu. Dobra, wiem. Nie musicie mi tak powiadomić dawać. No zobaczymy, czy się uda podnieść. Nie powiem, zabolała ta burza śnieżna. Tutaj wszystko działa normalnie, tak jak powinno. No tutaj już nie zbyt z głodu. No specjalista jeszcze został pokonany, to już w ogóle. Same nieszczęście w tym odcinku. Idź na mapę. Na mapę świata i... nie wiem. Tu? Tak, tu. Zobaczymy, może ty dasz radę. Naukowiec. Z głodu. No zobaczymy. Weź, odrzuć. To nie ma sensu. Ale czy się podniesiemy po takim... No umierają z głodu. Czekaj, bo tutaj chyba gdzieś było dostępne do zbierania jedzenia. Meteor jeszcze sobie spadł. Prawie. No prawie. Przynieś obszar roboczy. Gdzieś tutaj chyba, nie? Tak. Zobaczmy. Już poniżej setki spadliśmy. Zaraz na tych polach nie będzie miał kto pracować. Zbierzcie tyle, ile możecie. No ale cóż, niewesoło. Ale i według mnie i tak daleko, 178 dni. No i głód na zero, znaczy jedzenie na zero. Sporo wody, tutaj też na zero, na zero. Jedzenie tylko i wyłącznie z tego powodu podskoczyło, że to natychmiastowe zbiory zostały zrobione. Nie wiem, czy to wystarczy. O, wszyscy zadowoleni są. Ciekawe. Ciekawe z czego? Są tacy zadowoleni z tego, że umierają? No nie wydaje mi się. Idź na mapę świata. No. Gdzie ty możesz pójść? No i zbieraj to paliwo na przykład. 98, 7. Wiem, że mało żywności, nie musimy przypominać cały czas. Metalu też mam mało i drewna. Grupa ocalałych? Pytanie, czy to nas nie zabije? Mają jakieś naukowce też mają. No cóż, no. Zrobimy z ciebie tego osadnika tak zwanego. Otwierć. Nie ciebie, gdzie by można wysłać. Jakieś ciekawe surowce do zbierania? W którymś miejscu? No niezbyt. Tutaj w sumie. Bo nie. Tutaj są... A, tutaj nic nie ma. To jest pole należące do tego. To nie. Jakaś nawet placówka badawcza. To tutaj. To do tego należy. No to iść tu. Zawsze coś będzie, tak? 103 osoby. Wrogowie pokonani, okej. Idźcie tutaj, odkrywajcie, co się dzieje. A ty idź tutaj, patrz. Wokoło. I czekaj chwilowo, może tam będzie też trzeba kogoś pokonać. A ty? O, to... że w tym sensie, dobra. Naprawiasz się? Nie. Bo nie masz metalu. Dobra, może jakoś wytrwamy do końca.
Jakiś obszar roboczy. O, tu jest jakiś plastik do zbierania. Okej, no niezbyt ciekawie, niezbyt ciekawie. Staram się jak mogę, no ale. No ciężko, 20 jedzenia, no to wreszcie zbierzcie. Bo to wszystko się zmienia dosłownie chwilę. To się jest nadal wyziębiony. Są tutaj miejsca pełne pewnie, no. Oczywiście nie, to nie jest pełne. O dziwo. Co odkryłaś? Coś, co odkryłaś? No. Dobra, to idź ty. I ty. Do tego miejsca. Spróbujcie we dwójkę coś zdziałać. Ktoś dorasta, okej. Mamy 35 schronień wolnych. Albo się dom wybudował. Czyżby karawana dojechała? Chyba nie. O. Niech zaatakują. Zobaczmy. Ktoś by poszedł, przyszedł i pomógł bronić. No to będzie przegrany. Co, oni będą mordować? Dopóki nie się nie nie wymordują wszystkich. No cóż. Trzech ginie w walce. No, ale zadowolono. Ogólnie są zadowoleni. Nic im nie jest, że tak powiem. To się zaraz spali. To też się zaraz spali, bo nie ma drewna, żeby to naprawić. No po prostu świetnie. Specjalista zagrożony. Dobra, to się wycofaj. Potwierdź. Ty też się wycofaj. Potwierdź. I wy idźcie do kolonii z powrotem. Okej. Mało żywności, wiem, widzę. Zbierz teraz w tym momencie wszystko. O, tu coś skażone. No to odkaś. Zaawansowane wszystko uległo zniszczeniu. Wyczyść. 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 Super. Po prostu wspaniale, że tak się stało. Dobra, spróbuj go pokonać. I tutaj nie ma już ludzi do tego, do obrony. Wszyscy zginęli. Dobra. Spróbujmy chatę myśliwego zbudować. Może się uda. Było jakieś zadanie. Zanim to postawimy tę chatę i teraz może ulicę na drodze i znowu będzie z kimś trzeba walczyć, tak? Zaatakują w takim razie. Siadek rozkładu, no co ty? Nie ma już, nie, no są, jeszcze leżą. Dobra. Mamy 24 minuty odcinka, więc chciałbym wszystkim podziękować za obejrzenie odcinka do końca. Chciałbym zaprosić do obejrzenia poprzednich, jakże i następnych odcinków. Dzięki, no i cześć!